Więc mamy dzisiaj przesyłkę od Modrzewia, od naszego wysłannika antygaming z Japonii, od naszego dobrego przyjaciela, który odwiedził specjalnie dla nas Pokémon Center w Japonii w Osace i przywiózł nam gadżety japońskie z Pokémon Center. Dzisiaj robimy unboxing tych gadżetów. Pierwszym z nich możesz Fika, fika. Możesz mówić, oczywiście. Pikachu przebrany za strój Pokémona, to jest bodajże Duskull. Jest Pikachu wersja Halloweenowa z Pokémon Center japońskiego, nawet jest tutaj logo Pokémon Center. To jest pierwszy. Potem, co my tu mamy? Mamy tutaj kulkę. Trzeba otworzyć. Aha, ona jest tu zaklejona. Zaraz ją odkleimy. Ogólnie te kuleczki są bardzo częste w Japonii, dostępne i są niedrogie. I wylatują też z maszyn. I mamy tutaj latającego Pikachu przebranego w stroju Charizarda. Bodajże, otwórzmy go. Żeby był full service. Prosto z Japonii, z Osaki. Proszę, tak wygląda Pikachu z balonikami. I to jest do niego podstawka. No i teraz będzie dobrze. O, no zobacz, jest full service. Ale dobrze to wygląda. Japoński Pikachu, też z Pokémon Center. Kładziemy go obok tego drugiego Pikachu. A co my tu jeszcze mamy? Mamy tu magazyn japoński z płytą DVD z wersją trzecią, volume 3. Więc płyta DVD jest w środku, rzeczywiście ją wyciągniemy później, bo nie chcę teraz rozrywać tego opakowania. Ona tu jest bardzo fajnie złożona, wciągnięta w ten magazyn. Tu jak widzimy, o, mega bransoletka, dużo japońskich tekstów, o, no proszę, plakat z Jirachi nawet. Dużo japońskich wyrazów, które możecie sobie sami w domu przetłumaczyć. Dużo bardzo różnych ciekawych rzeczy, jak widać. O, jest nawet fotostory! Fotostory jest z chupą. Oj, z miutu. O kurde. Tak, tak więc będziemy to później czytać, bo trzeba to przetłumaczyć oczywiście czymś. Nawet są dzieciaki. O, pornografia jest dziecięca. Dobrze, to odłożymy też na potem. Mamy tutaj jeszcze książkę. I książka, jak sam widok wskazuje, tyczy się gier Pokémon Omega Rubin i Alpha Sapphire. Książka jest bardzo gruba. I widać, że jest na Nintendo 3DS-a, czyli będzie miała na pewno jakieś ciekawe informacje. Ona jest w ogóle zaklejona cała, więc nie więcej w środku, 800 czegoś. Mam nadzieję, że nie jen, bo to oznacza, że to kosztuje tylko 8 zł. Za takie to mistrze 8 zł to jest mało. W ogóle. Dobrze, no zobaczmy, co mamy w środku. Wygląda bardzo ciekawie. Tu jest mapa. Mapa z Hoenn, dokładnie, z Omega Rubinu i z Alfa Szafiru. Tak, tak, dokładnie. No i tak przelećmy na szybko. Więc tak, wydaje mi się, że to jest opis po kolei, jak przechodzić Omega Rubin i Alfa Szafir razem ze wszystkimi ciekawymi smaczkami, które tutaj po drodze są. Razem z jakąś zakładką ciekawą, która wygląda na erratę tak naprawdę, japońską. Wszystkie smaczki, sztuczki, ice cave, tu widzę, że przed liderami, jak przechodzić. Wszystkie motywy, co, gdzie i jak robić. Tutaj nawet opisy niektórych Pokémonów, które mogą się znaleźć w niektórych krainach, pewnie na tych wyspach, do których można się dojść. Wow, nawet nie wiedziałem, że taki poradnik w Japonii wyszedł. Tu widzę, że kolejny Pokédex, o, bo są numery w Pokédexie, więc wszystkie Pokémony po kolei, typy, na pewno opisy, wszystko po japońsku. No i pewnie jakieś tam inne cuda. Wow. Ciekawe, ile takie coś w Polsce by kosztowało. I ciekawe, czy w ogóle w Europie wydali też taki poradnik, bo tu widzę, że to jest typowo poradnik do gry. No, wygląda świetnie. Nawet są opisy, co można kupić w sklepie, czy w jakimś innym i za ile. No nieźle, no nieźle. I wydanie jest bardzo fajne, też jest całe kolorowe i kartki są takie porządne, jak taka dobra książka. Wow, jestem w szoku. Fajnie, fajnie to wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze coś dodatkowego. Więc tak, co tu jest? Tu jest Chansey, ale nie wiem, to może być do jakiegoś urządzenia, do jakiegoś gadżetu japońskiego, bardzo ważnego i bardzo popularnego w Japonii. Nie będziemy tego teraz otwierać. Zobaczmy, co jest tu. Świecąca księżyczka z chupą. Czyli jakieś też dodatkowe informacje, zapewne do jakiejś gry i ktoś czuje, że to ma związek z tym.
Trzeba będzie się więcej dowiedzieć, bo ja nie mam żadnego pojęcia. To może być jakaś japońska ciekawa gra, w którą Japończycy grają i która tutaj, nie wiem, jest jakiś poradnik, jakieś coś do tego. Nie jestem pewien. Tu widzę, że można sobie odhaczać, które się ma, a które jeszcze ich brakuje. Jak to wejdzie w Polsce, to oczywiście to kupimy i będziemy w to grali, oczywiście. No, tu widzę, że są jakieś figurki chyba, czy to jakieś krainy, w których co można złapać. No, nieźle to wygląda. Kolejne. O! Tak. I ostatnia już rzecz z japońskiego Pokémon Center. W opakowaniu, nawet oficjalnym Pokémon Center, to są japońskie boostery kart Pokémon. Nawet naklejka Pokémon Center, jak uda mi się dobrze odkleić. Japońskie boostery. Japońskie boostery, których jest dużo, które są z wersji XY, 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 CP, no może być jakaś specjalna, albo jakiś dodatek do XY i znowu XY. Japońskich boosterów nie będziemy teraz otwierać, tylko na innym filmie. Japońskie boostery mają inne fajne rewersy, które niestety w Polsce nie są akceptowalne. Trzeba grać polskimi i angielskimi kartami, minimum, bo rewersy są inne. No ale te boostery otworzymy na jakimś innym filmie później, na spokojnie. Będzie dużo okazji, może na jakimś live otworzymy też boostery japońskie. No i to tyle. No i to jest cała przesyłka z Japonii. Zaraz położymy wszystko na raz. Pikachu, magazyn drugi i latający. Cały zestaw z Japonii, dzięki Modrzewiowi. Pozdrawiasz kogoś? Pozdrawiam wszystkich. Mamy pozdrowienia dla wszystkich.